10 najgorszych spotów wyborczych, już po wyborach to śmiało możemy się pośmiać. Przedstawiam wam 10 najgorszych spotów wyborczych, hasy wyborcze, czy też ogólnie prób zdobycia wyborcy. Spotów nie będę puszczać bezpośrednio, bo mi YouTube zablokuje film za prawa autorskie, ale są one do znalezienia na YouTube cały czas dostępne. Dla mnie osobiście najlepszym spotem zapłysnął Cookies. Jakieś tam wypowiedzi polityków, wesoła muzyczka, no spoko, ogólnie nie wali po gałach. Myślę, że nie najgorzej również wypadł Biedroń, trochę pedalski, no ale w jego przypadku to całkowicie uzasadnione. Tak? Popatrzmy jednak na te najgorsze. Jacek Wilk. Polski polityk, adwokat i ekonomista, kandydat w wyborach prezydenckich w 2015 roku, poseł na Sejm ósmej kadencji. W lutym 2018 roku wystąpił z klubu KUKIS-15, zostając posłem niezrzeszonym. W marcu 2019 roku został przewodniczącym powstałego z jego przekształcenia koła poselskiego Konfederacja, jednak w następnym miesiącu został zastąpiony przez Marka Jakubiaka. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w tym samym roku tworzył listę tej formacji w Okręgu Śląskim. Jego spod wyborczy trwa. Minutkę, krótko, czyli konkret. No i przez dokładnie 37 sekund oglądałem, jak żona Wilka jedzie samochodem Citroenem C4 Grand, rocznik z tego co widzę, 2007. Tak, większość spotu zajmuje ten samochód, przez to wygląda to jak reklama tej marki. Jak włączyłem ten spot, to myślałem, że mi jakaś reklama Citroena leci. A tu o niespodzianka. Witold Waszczykowski, polski historyk, dyplomata i polityk. W latach 2005-2008 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2008-2010 zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Od 2011 roku poseł na Sejm 7. i 8. kadencji. W latach 2015-2018 minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło oraz w rządzie Mateusza Morawieckiego. Tutaj spot trwa 30 sekund i już nie kradnie muszą samochód, ale Kaczyński. Tak, przez 30 sekund Waszczykowski nie wypowiada ani jednego słowa, zaś swoje zdanie wyraża tylko Kaczyński, czyli wszystko się zgadza w sumie. No, jakby wywalił tutaj takim Saneskowarem z kowarem, to byłoby śmiesznie. Następny. Jana Szerling-Wielgus. Polska socjolog, menadżer kultury, cokolwiek to znaczy, działaczka społeczna i samorządowa, polityk, współzałożycielka partii Zaraz, Teraz, Potem, a nieważne. Posłanka na Sejm ósmej kadencji. 19 marca 2019 roku na wspólnej konferencji prasowej z Robertem Biedronim poinformowała, że będzie kandydować do Parlamentu Europejskiego z drugiego miejsca na liście partii Wiosna w okręgu numer 4. Pozostała jednocześnie członkinią partii Razem, Teraz, Zaraz. Czy to ważne w ogóle miało być o spotach? No i jej spot jest słaby, tak sztywny, no i tak słabo zmontowany, że po prostu szkoda gadać. Ogólnie sobie ona tam tańczy do muzyczki, rozbiera się, nie żartuje naprawdę. Ona się rozbiera, a do tego mrucze takim niskim głosem facet. No i później taka biega masa sobie ludzi, którzy widać, że są lekko zażenowani tym, co robią, no ale. Co zrobić. Przynajmniej, wiecie, ogólnie tak sobie nie wyobrażałem nigdy tego, no i nie oglądałem oczywiście, ale jakbyście znaleźli jakieś, nie wiem, porno z ruskiej wsi, to myślę, że właśnie tak by wyglądał striptease, jaki robiła pani Joanna Szorling-Wilgus. Nie, naprawdę bardzo słabe. I to mruczenie w tle, Jezu, kto na to wpadł. SLD, Polska Partia Polityczna założona 15 kwietnia 1999 roku. Sojusz Lewicy Demokratycznej, jest członkiem m.in. Partii Europejskich Socjalistów. Należał także do Międzynarodówki Socjalistycznej. W Parlamencie Europejskim należy do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Ideologia partii wywodzi się z notu socjaldemokratycznego. W wyborach brał udział w ramach koalicji europejskiej. Trafnie to określił Maciek Dąbrowski z dupy. Spot charakteryzował się jako mieszanka Of cards i trudnych spraw. To cholerstwo jest tak sztywne, wiecie. Tam jest taka fabuła, że był kiedyś taki silny rząd, który stworzył wspaniały kraj, i teraz ktoś go niszczy ktoś czyli PiS. No i wystarczy to obejrzeć. Tragiczne to jest i takie sztuczne, że aż szkoda gadać. To jest SLD, tylu aktorów ich popiera, nie mogli zgarnąć jakiegoś nie wiem, Olbrychskiego albo kogoś takiego, żeby im to zagrał. Krystyna Wrublewska, polska polityk, nauczycielka i samorządowiec, posłanka na Sejm ósmej kadencji odznaczona brązowym krzyżem zasługi oraz medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ten spot to już legenda i wiecie, jest to taniocha jak nie wiem co, ale to jest taka stara szkoła, zaraz po upadku komuny tak robiono spot i to chyba o to w tym wszystkim chodzi, że pani po prostu nie poszła z duchem czasu, no ale już wolę coś takiego niż to SLD i House of Cards Made in Poland. Karol... Karski. Polski polityk, prawnik, nauczyciel akademicki samorządowy z uczelni na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, posełem na Sejm 5 i 6 kadencji. W 2007 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, deputowany do Parlamentu Europejskiego 8 kadencji. Ten spot wyborczy z rycerzami to są naprawdę już ciężkie działa, wiecie. Leją się rycerze, nie są to ujęcia rodem z Hollywood, rzecz jasna. I na koniec on podnosi tę klapę i zaczyna mówić i ta klapa mu tak opada, i on już przytrzymuje ręką. Czemu to musi wyglądać tak tanio? A żeby tego było mało, to jeszcze nagrano piosenkę. Karski Song się nazywa, także miłego słuchania, i do tego garni się tam wstęp. Pojawia się Kaczyński, który mówi, że no, zna niektóre piosenki, zaczyna lecieć disco polo, i tam pada hasło, że Karol Karski jest rycerzem prezesa. Jezu, czemu on to zrobił? Czemu go nie wywalili z partii za to gówno. Marcin Duszek, polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejmie 7 i 8 kadencji. W Sejmie został m.in. członkiem Komisji do Spraw Petycji, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Administracyjnej i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Zdrowia. Prawdziwy komisarz. I o matko ten jego spot. No, ciężkie działa, już wytoczyliśmy naprawdę. Disco Polo, wieś, jeszcze tam są takie Słowianki, no po prostu taka komercha polskiej wsi. Zauważyliście teraz taką modę na Słowianki? Wiecie, te kujawskie albo góralskie wzorki, czerwone usta, zboża. Ja jestem kurpiem. W moim regionie jest wszystko przesycone, aż to słowiańską stylistyką i mam taki przesyt tego. I choć czuję przywiązanie do swojego regionu i czuję się kurpiem nawet trochę bardziej niż Polakiem, to kurde, miejmy trochę szacunku do siebie Powinniśmy zakazać takiego badziewia Co to w ogóle jest? Donatan byłby dumny Marcin Walasek oh, Nie, wiem czego brakowało w poprzednim teledysku Było Disco polo, była Wieś, były Słowianki I to czego brakowało to Audi Czemu nikt z nich nie wpadł na pomysł Na przykład żeby przywrócić polską motoryzację tylko wali tym Audi po oczach. Naprawdę to jest tak zmontowane i tak nagrane, jakby kluczowe było tak naprawdę to, że akurat to jest Audi, tak? Albo BMW, w ogóle jakby jeszcze BMW jeździł, to na bank by się dostał do tego Europarlamentu. Dobra, męczę się, nie wiem co o tym spocie powiedzieć, to jest takie tragiczne. No nie, lecimy dalej. Konfederacja, o Koalicja o charakterze prawicowym i eurosceptycznym, zawiązana na wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Formalnie zarejestrowana jako Komitet Wyborczy Wyborców. Tutaj można przeanalizować ładnie, co się działo. Naprawdę, ich spot to klasa w sama sobie. Na początek. Dostajemy logo konfederacji na takim spalonym gruncie, że bitwa, walka, że są groźni, wiecie. Trochę wygląda to jak taki wstęp do jakiegoś taniego youtubera. Ale okej, okay. następnie mamy gangsterów, wiecie, idą oni wszyscy. Takie ujęcia spowolnione, chłopcy sferajny, może wściekłe psy. No, okej, okay. dalej jest Leroy, Korwin, całkiem z klasą oni się wypowiadają. Te świnie to lekka przesada, ale wybaczę im to. Nawet tego Korwina w meloniku, ale ojciec chrzestny, faktycznie, Korwin wygląda jak z włoskiej mafii, no ale ma swój styl i mi się to nawet podoba. Co w spocie Konfederacji jest najgorsze? Marka Jakubiaka, który jest kłamcą, to pomijam, jakoś tak walczył o głosy kibiców Polonii, Warszawa to co deklarował, nie zrobił. Także to co jest tam najgorsze, to ta klubowa muzyka na koniec. Nie wiem czy to oglądaliście i słyszeliście takie takim techno-ostrym przywalają na koniec. Nie wiem skąd oni to wytrzasnęli. Zamiast walnąć jakąś patetyczną, charakterystyczną muzyczkę, jak to się robi, zazwyczaj w spotach wyborczych, to takim techno pojechali. No nie. Poza tym. Bawi mnie, jak powołują się na religię chrześcijańską, czyli bliskowschodnią, żydowską, a następnie mówią o tym, że Żydzi przejmują władzę nad światem i to spisek jest, no przecież to śmieszne jest i to brzmi abstrakcyjnie, Brown właśnie głównie tam szaleje, bawi mnie ten gość, naprawdę mnie bawi, bo żyje w jakimś matrixie chyba. Koalicja Europejska, POWC i takie tam znacie temat. Ich spot trwa minutę 30 i nie jest spotem wyborczym. Przez 50 sekund przedstawiają historię Polski: obalenie komuny, wybór Wojtyły na papierze, jakby to była ich zasługa. A przez pozostałe 46 sekund mówią, jak Polskę zniszczył PiS. I serio: każda z partii rządzących może mówić, że była lepsza od pis choć czy tak było, to inna kwestia. No ale nie PO. Po ośmioletnich rządach połowców PIS zdobył ponad połowę Sejmu i to chyba o czymś świadczy, tak?